Mieszkańcy gminy Myślenice są aktywni społecznie. W ramach konkursu Inicjatywa Lokalna 2019 zgłoszonych zostało 36 pomysłów zadań publicznych. Inicjatywa Lokalna to narzędzie współpracy mieszkańców i władz samorządowych, umożliwiające realizację działań mających na celu poprawę komfortu życia i jakości otoczenia mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy Myślenice. Wniosków złożono 36, pozytywnie ocenionych zostało 16 na kwotę 50 tysięcy. Wnioski, które zostały złożone, opiewały na kwotę ponad 180 tysięcy. Inicjatywa lokalna, no jest to, działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ubiegłym roku i w 2017 nie było tyle wniosków. No cieszy nas, że tych wniosków jest tak dużo, ale dla powołanego zespołu, razem to komisją powołaną przez pana burmistrza, był problem w ocenie. Kryteria są dość sztywne. Przede wszystkim spójność zadania z oczekiwaniem pewnej grupy społecznej, mieszkańców. I 20 wniosków zostało niestety ocenionych poniżej 50 punktów. Pracowało nam się świetnie, jednogłośnie praktycznie wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie. No, na dalsze oczekiwanie to będzie przełom sierpnia i września. Będziemy dysponować kwotą 30 tysięcy na inicjatywy lokalne. Oczekiwaliśmy, że będzie więcej kreatywności. Przeważają wnioski tak z dziedziny kultury. No nie było na przykład wniosku o pielęgnowanie tradycji. Były wnioski w dziedzinie sportu, turystyki, ekologii, ale i też kultury. No, znane mi z bardzo pozytywnej strony koła gospodyń wiejskich najlepiej to robią i też uzyskują środki. Bo powiem jeszcze, że ta inicjatywa lokalna to tak właściwie to jest to schemat, który już z instrumentami, które są, tak koreluje, bo przecież jest to jeszcze budżet obywatelski i rezerwa celowa. Więc rozpatrując te wnioski i biorąc pod uwagę kryteria, też jako komisja kierowaliśmy się tym, że pewne inicjatywy można zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego. Pośród zadań z najwyższą kwotą dofinansowania znalazł się charytatywny memoriał imienia Stacha Cichonia, czyli cykl wydarzeń sportowych, z których dochód przeznaczony jest na leczenie chorych dzieci. W tym roku pieniądze z memoriału powędrują na rzecz Emilki Judasz i Mateusza Chrobaka. Finał memoriału przewidziany jest na 3 marca w hali widowiskowo-sportowej na Myślenickim Zarabiu. Plany szybkiej kolei aglomeracyjnej relacji Kraków-Myślenice nabierają tempa. Dowodem na to jest umowa na opracowanie koncepcji z elementami studium wykonalności, która w środę 20 stycznia została przekazana przez marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, wykonawcy firmie International Management Services. Koncepcja ma wskazać optymalne rozwiązania transportowe oraz zarys planu przebiegu nowego połączenia kolejowego prowadzącego z Krakowa przez Świątniki Górne i Siepraw do Myślenic. Ten projekt jest bardzo ważny zarówno dla mieszkańców Myślenic, jak również dla mieszkańców Krakowa. Dla Myślenic dlatego, że ruch na Zakopiance już jest bardzo duży, a będzie coraz większy. Po prostu to jest związane z rozwojem cywilizacyjnym i dodatkowa możliwość skomunikowania z Krakowem i jeszcze na dodatek trasą kolejową jest bardzo ważna. Natomiast no cóż, dla mieszkańców Krakowa, jeżeli ktoś chce nie jechać daleko, ale troszeczkę pożyć górskim klimatem, jak podkreślił to pan burmistrz Szlachetka, no to rzeczywiście do Myślenic jest bardzo blisko. Czy Małopolska nadal będzie dokładać wszelkich starań, aby ten projekt został zrealizowany? Ale rzeczywiście, wydaje mi się, że chyba dzisiejszym spotkaniem daliśmy wystarczający dowód na to, że dla nas to jest bardzo ważna rzecz. Podkreślam, bardzo ważna rzecz. Koszt przygotowania koncepcji szacowany jest na ponad 441 tysięcy złotych. W finansowanie oprócz województwa małopolskiego włączyły się samorządy Krakowa, Świątnik Górnych, Sieprawia i Myślenic. Plan ma być przygotowany do połowy lipca bieżącego roku. Robimy bardzo duży krok, poważny, konkretny, żeby wskazać już konkretny przebieg i możliwości wykonywania nowej linii kolejowej na odcinku Kraków-Myślenice. Jaka to perspektywa dla Myślenic? Mówimy o perspektywie do czerwca wykonania tej koncepcji z elementami studium, no i później już faza projektowania, realizacji. Ja jestem bardzo
w tym względzie optymistycznie nastawiony, patrząc, że udało już się ten nasz projekt wpisać w program rządowy Kolej Plus i myślę, że możemy tu marzyć o takiej perspektywie 10-letniej już do wykonania w ogóle tej inwestycji. Myślenicka Grupa Fotograficzna MG Foto zaprezentowała swoją doroczną wystawę przeglądową. Dorobek artystów fotografików wystawiony został opinii publicznej 15 lutego w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Cisza, bo taki tytuł nosi wystawa, zachwyciła gości wernisażu jakościowymi pracami członków MG Foto. We współczesnym świecie jest chyba jednym z najbardziej luksusowych towarów, których bardzo często nie jesteśmy w stanie kupić. Najtrudniejsze zawsze w takiej grupowej wystawie jest zebranie od wszystkich autorów prac, które są ciekawe, ale dodatkowo tworzą całość. Bo jednak to jest wystawa zbiorowa, nie oceniamy pojedynczej pracy, oceniamy całość. I tą całość jakby wysnuć z całej grupy różnych ludzi o różnych pasjach, o różnych spojrzeniach, o różnych sposobach jest bardzo trudno. I ta grupa MG Foto to wyjątkowa grupa, o czym Pani wspominała. Teraz zaczynacie współpracę. I ta pierwsza wystawa i te kolejne, jaką myślą Panią napawają? Grupa jest wspaniała. Ludzie, którzy zarażają się pasją, którzy wspólnie robią, którzy się rozwijają. Rozwijają się zarówno fotograficznie, ale również rozwijają nowe punkty w życiu grupy, tak? Jak właśnie nowa gazeta, jak jakieś wspólne plenery i to jest niesamowite. Tego zawsze zazdroszczę takiej grupie ludzi, którzy potrafią na siebie działać, więc są niesamowici. Myślę, że będą szli na pewno do przodu i każda kolejna wystawa będzie na pewno lepsza. Myślę, że wszystkie wystawy, gdzie operujemy, to brzydkie słowo, gdzie korzystamy z wiedzy kuratorów, są dla nas taką fajną szkołą i od każdego kuratora jesteśmy w stanie wyciągnąć całkiem nowe elementy. A jak myślicie o nowym roku, to jest zawsze okazja do tego, żeby czegoś życzyć. Czego się życzy fotografom? Dobrego światła generalnie, ale w naszym przypadku, jeśli chodzi o Myślenicką Grupę Fotograficzną, to po prostu tego, żeby dalej być razem i żeby się inspirować wzajemnie, bo to jest wartość sama w sobie. W ten piątkowy wieczór, prócz pochwał dla twórczości grupy, padły również zapewnienia związane ze znalezieniem w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu stałego miejsca dla działalności fotografów. Oficjalnie mianowano również Piotra Szewczyka, pełniącą obowiązki dyrektora MOKiS, natomiast Natalię Nowacką, jego zastępcą. Pełnienie obowiązków w ostatnim czasie zostało przekazane panu Piotrowi Szewczykowi, co najmniej do stycznia przyszłego roku, także też z tego miejsca chciałem to zakomunikować, życząc już tak bardzo oficjalnie Panie Piotrze, Panie Dyrektorze, też samych sukcesów i prowadzenia tej jednostki tutaj z całym zespołem. Wiem, że też Pani Natalia Nowacka będzie pełniła obowiązki zastępcy dyrektora. Cieszę się, bo to też taka młoda zmiana, która mam nadzieję poprowadzi ten ośrodek we właściwym kierunku. Od 28 lutego do 5 marca trwać będą gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który oficjalnie jako święto państwowe przypada na 1 marca. Historia gminy Myślenice naznaczona jest działalnością antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, o którym warto i trzeba mówić. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w ogóle został ustanowiony decyzją Sejmu Rzeczpospolitej dzięki inicjatywie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że to święto jest bardzo ważne, ponieważ przypomina, że nawet w sytuacji bardzo trudnej, kiedy państwo traci niepodległość, pojedyncze osoby mogą dać nadzieję na przyszłość, mogą być fundamentem idei odzyskania niepodległości. Dla upamiętnienia tych, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu, przygotowano w Myślenicach szereg wydarzeń historyczno-kulturalnych. Z inicjatywy burmistrza Jarosława Szlachetki w tym roku Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przybiera charakter uroczystości miejskich. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu włącza się do tych wydarzeń, organizując szereg przedsięwzięć, których celem jest przede wszystkim przybliżenie historii i postaci właśnie żołnierzy wyklętych. To będzie salon poezji już 28 lutego, to będzie koncert,
warsztaty. To będą warsztaty sitodruku, gdzie będzie można nadrukować symbole związane z żołnierzami wyklętymi na bawełnianych elementach odzieży typu podkoszulki, jakieś torby. To będzie również projekcja w kinie Muza, filmów dla szkół pod tytułem Wyklęty. Ja oczywiście zapraszam do udziału w tych wydarzeniach, dlatego że będzie można podyskutować o historii właśnie tych żołnierzy. W taki bardzo wielowątkowy, wielowymiarowy sposób ocenić, zweryfikować, poznać te historie tych żołnierzy, tych ludzi, którzy walczyli o polską wolność.